Profesor Marek Warzecha swoje zainteresowania naukowo-badawcze od początku skoncentrował na zagadnieniach metalurgii. W swojej karierze naukowej zdobywał kolejne szczeble awansu. W 2018 roku pełnił funkcję kierownika jednej z katedr, potem był prodziekanem, a obecnie prorektorem Politechniki do spraw rozwoju. Teraz senat uczelni wydał pozytywną opinię i wskazał go na kandydata na rektora. Dla mnie jest to bardzo ważny dzień, bowiem mam okazję przed szerszym gronem zaprezentować swój program, powiedział nam profesor Marek Warzecha. Co prawda on jest zawarty w dużej mierze w strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej, niemniej jednak ja chciałbym wskazać drogi, kierunki, jakim ja chciałbym to osiągnąć, jak to widzę. A te najważniejsze działania na rzecz uczelni? To rozwój, pozyskanie środków zewnętrznych, to jest podstawa. Musimy utrzymać to, co mamy na wysokim poziomie kształcenia studentów, na wysokim poziomie prowadzenia badań naukowych, natomiast musimy bardzo mocno skoncentrować się teraz na rozwoju, na pozyskaniu środków zewnętrznych.